Tczew jest miastem o bardzo bogatej tradycji piwowarskiej. Od średniowiecza aż do okresu tuż przed wybuchem II wojny światowej ważono u nas lokalne piwo. Robiono to zarówno w warunkach domowych, jak i w browarze przemysłowym. Po 80 latach dzięki grupie pasjonatów z Wolnego Browaru Tczewskiego i lokalnej hurtowni piw rzemieślniczych Chmielowe, tczewskie piwo wraca na nasze stoły. Pomysł narodził się zapewne kilka lat temu na forum dawnego Tczewa. Zbierając różnego rodzaju artefakty i pamiątki historyczne dotyczące naszego miasta, natrafiliśmy na butelki i porcelanowe kapsle do tych butelek, które były oznaczone właśnie nazwą albo Browar Tczewski, albo nazwą Dirschau. I od tego momentu zaczęliśmy zagłębiać się w historię tczewskiego piwowarstwa. Okazuje się, że Tczew ma bardzo bogate tradycje piwowarskie. Już od średniowiecza ważono u nas piwo. Byliśmy tak naprawdę drugim ośrodkiem zaraz po Gdańsku, jeżeli chodzi o wielkość tego ważenia. Każdy mieszkaniec mógł to piwo ważyć nie tylko na własny użytek, ale także na sprzedaż. I ta sytuacja trwała tak naprawdę do czasów nowożytnych. W połowie wieku XIX został na ulicy Zamkowej uruchomiony browar przemysłowy, który przez blisko 100 lat, aż do wybuchu II wojny światowej, ważył lokalne piwa. Po 80 latach uznaliśmy, że jest najwyższy czas na to, żeby tą tradycję piwowarską wskrzesić. Przez 5 lat bawiliśmy się w piwowarstwo domowe. Nadarzyła się okazja dzięki poznaniu fantastycznych osób z hurtowni Chmielowe, a także dwóch piwowarów, Łukasza Kortasa i Adama Jagody. Nadarzyła się okazja do tego, aby to piwo wskrzesić. Miejsce, gdzie jesteśmy, jest nieprzypadkowe. Wiem, że macie jakieś marzenia w związku z, no, na razie z tymi dość niewykorzystywanymi, powiedzmy, budynkami. Znajdujemy się na terenie ulicy Zamkowej. Są dwa budynki, które pozostały z całego kompleksu tczewskiego browaru przemysłowego. Tych budynków w szczycie rozwoju było kilkanaście. No obecnie te budynki są albo niewykorzystane, albo są w fatalnym stanie. Idealne byłoby wskrzeszenie tczewskiego browaru właśnie w tym historycznym miejscu. Będziecie jakieś takie zapędy robić powoli, małymi kroczkami? 5 lat czekaliśmy na to, aby nasze piwo pojawiło się w sklepach i w tczewskich lokalach, więc postawiliśmy sobie taki cel, żeby w ciągu 5 lat jednak odbudować piwo tczewskie, żeby w Tczewie został wskrzeszony browar, który ma fizyczną siedzibę w naszym mieście. W 2013 roku grupa pasjonatów historii Tczewa i piwowarstwa założyła Wolny Browar Tczewski. Po 5 latach tej działalności postanowili na dobre wskrzesić tczewskie piwowarstwo i stworzyli plan powołania browaru kontraktowego. Okazuje się, że piwa rzemieślnicze trafiły w gusta Polaków. Piwna rewolucja w Polsce zaczęła się 7 lat temu. Czynnikami, które ją ukształtowały, była nuda w piwie i trendy na rynkach piwnych za granicą. A rewolucję tę pchnęli piwowarzy domowi, którzy właśnie znudzeni tym piwem sami na własny użytek ważyli piwa i w końcu znaleźli się odważni, którzy taką warkę wypuścili na rynek. Piwo chwyciło, zostało wykupione i w tym momencie biznes się rozwinął, w tym momencie możemy się pochwalić, że w Polsce jest około 300 browarów rzemieślniczych i szacuje się, że ta liczba zostanie podwojona. I możemy też zauważyć, że odgłosy tej piwnej rewolucji w każdym mieście są puby specjalistyczne, są sklepy specjalistyczne, to piwo rzemieślnicze jest coraz szerzej dostępne. No i rośnie świadomość konsumenta, który już nie chce pić piw koncernowych, tylko szuka nowych smaków, szuka nowych styli i docenia jakość. Jakie piwa lubią Polacy? Piwa rzemieślnicze charakteryzują się sezonowością. I tak latem lubimy pić piwa jasne z jakąś nutą cytrusową. Zbliża się okres zimny, sięgamy po piwa ciemne. Najbardziej popularne style jest to lager, pils, piwa pszeniczne i właśnie jakieś ciemne piwka. Jeśli chodzi o w ogóle samą definicję piw rzemieślniczych, jest to trudne do zdefiniowania, bo ten rynek browarów się cały czas rozwija i każdy ma troszeczkę inną strukturę. Natomiast tak łatwo można określić, że piwa rzemieślnicze posiadają unikatową recepturę, za którą odpowiada człowiek i jego pasja, bardziej aniżeli tabelki czy maszyny. To piwo też przechodzi pełen okres produkcji i jest tworzone z pełnowartościowych produktów. Zanim piwo trafi do butelek i będzie przyjemnie chłodzić się w naszych lodówkach, przechodzi długi cykl produkcyjny. Sam proces tak naprawdę nie zmienił się od setek lat, czyli dalej
Dalej piwo jest ważone tak, jak było. Zmieniły się surowce. Całość procesu rozpoczynamy od tego, że odbieramy słód ze słodowni. Później on jest śrutowany. Ta śruta słodowa trafia do kadzi zaciernej. Tam też on jest namaczany, przez co on się rozluźnia dodatkowo. Zaczynają pracować enzymy, które rozkładają skrobie ze słodu do mniejszych cukrów, głównie maltozy, która później jest zjadana przez drożdże już w procesie fermentacji. Gdy uda nam się w kadzi filtracyjnej oddzielić część stałą, czyli młoto, od brzeczki, czyli roztworu cukrów w wodzie. Zaczyna się ważenie, czyli gotowanie brzeczki, tak aby pozbyć się z niej wszelkich drobnoustrojów, aby strącić jakieś białka niepotrzebne. I jednocześnie w trakcie gotowania piwo poddaje się chmieleniu, nadajemy mu odpowiednią goryczkę. Odczucie to, jaka ta goryczka jest, czy ona jest raczej długa, czy jest krótka, jaki ma charakter, czy bardziej w kierunku cytrusów, albedo, czy bardziej w kierunku takim ziołowo-trawiastym. Gdy ważenie się zakończy się gotowanie, brzeczka jest schładzana, trafia do tanków fermentacyjnych, które są za mną i tam zaczynają pracę drożdże, czyli najważniejszy pracownik w browarze, i zależnie od tego, jak gęsta jest ta brzeczka, fermentuje tyle, ile potrzeba. Aby uzyskać produkt jak najlepszej jakości, nie możemy tych drożdży ani popędzać. Kieruje tym wszystkim natura, tak? To, w jaki sposób te drożdże pracują, czy one po drodze nie wytworzą jakichś związków, które nie są pożądane w piwie. W przypadku gryfa od momentu ważenia do momentu rozlewu jest to w okolicach 5 tygodni. W średniowieczu piwo było napojem codziennym, spożywanym również przez najmłodszych. W czasach krzyżackich na polecenie wielkiego mistrza zakonni bracia dokonali oceny piwa ważonego w pomorskich miastach. Tczewskie piwo zostało określone jako pełnia radości w odróżnieniu od gdańskiego Strzesie, malborskiego Cielęce Szczyny, gniewskiego Nędza czy starogardzkiego Dzban Popłuczyn.